setkach konferencji prasowej, jeżeli nie tysiącach, ale pierwszą mam przy linii produkcyjnej. No tak, proszę bardzo, jak Państwo mają pytania, to ja się na nie odpowiem. Bardzo prosiła o pytanie. Proszę, jakie wrażenia, panie premierze, w ogóle wizyty w Mielcu? Proszę Państwa, ja czekałem tutaj na zaproszenie pani minister Gęsickiej oraz pana ministra Ortyla. Przyjechałem zapoznać się z problemami, z osiągnięciami też na ziemi podkarpackiej i muszę powiedzieć, że początek wizyty w Mielcu jest takim dobrym pokazaniem korzystnych działań tego rządu dla regionu podkarpackiego, bo z kim się nie spotkałem, czy z zarządem, czy ze związkami, no wszyscy są zadowoleni z działań prywatyzacyjnych, które zostały podjęte. No i oczywiście jest to zielone światło dla Mielca i sytuacja, w której nie tylko będzie miało pracę 1500 pracowników jak obecnie, no ale są szanse również na zwiększenie tego zatrudnienia. Ja dzisiaj przede wszystkim z zarządem i ze stroną związkową mówiłem o Narodowym Programie Śmigłowcowym. To jest ważna sprawa, na którą pracuje rząd, aby różne potrzeby śmigłowcowe naszego państwa połączyć w jeden program, który mógłby być wart nawet do 12 miliardów złotych. I to byłoby wielkie wyzwanie dla polskich zakładów, dla Mielca, dla Świdnika, dla tych zakładów, które kooperują po prostu z producentami śmigłowców, bo mamy i potrzeby związane z Ministrem Obrony Narodowej, i potrzeby dotyczące Policji, Straży Granicznej, Służb Morskich, ale pamiętajmy również dzisiaj o ważnej sprawie, jakim jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. To również jest to sprawa, która musi być w najbliższych latach pozytywnie rozwiązana, dlatego że spora liczba śmigłowców kończy swój resurs i oczywiście potrzebne są w tym zakresie nowe inwestycje, przy czym oczywiście jesteśmy zainteresowani, aby te inwestycje były lokowane w przemyśle działającym na terenie naszego kraju. A pani redaktor, program po pierwsze musi powstać, po drugie musi się odbyć przetarg i po trzecie ten przetarg musi być rozstrzygnięty na korzyść grupy firm. I dopiero wówczas można mówić o takich czy innych działaniach. Pani by chciała ode mnie odpowiedzi, która by wyprzedzała tę całą procedurę, więc nie mogę jej pani udzielić. Natomiast sam program jest dzisiaj wielkim wyzwaniem. Jeżeli udałoby nam się ten program skonstruować, to byłby to największy program śmigłowcowy w Europie. Kiedy on ma szansę? Ma szansę, proszę Panią, na powstanie w latach 2008-2020. To 12-letni program. I on się wiąże również z tym, że powoli kończymy program lotniczy, czyli program związany z FM-16. I oczywiście mamy możliwości również włączenia się w program śmigłowcowy. Przy czym, jeżeli mówimy dzisiaj o programie lotniczym, to chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że rząd jest zainteresowany, aby dalsza część obsadu była realizowana w ramach inwestycji. Muszę powiedzieć, że to był błąd właśnie okresu lat 2003, kiedy powstawał program śmigłowcowy rządu SLD, że spora część obsadu była wykorzystywana na kwestie zakupów w polskich fabrykach i sprzedaży na inne rynki. My powinniśmy dążyć do tego, i takie są udane rozwiązania, no, choćby przypomnę zakłady Mecko w Skarżysku Kamiennej, gdzie offset był rozliczany w ramach nowych technologii. I dzisiaj tym bardziej jest to ważne dla całej rodziny lotniczej, bo my mamy bardzo dobre doświadczenia w produkcji lotniczej i są potrzebne nowe technologie. Dziękuję bardzo. Mówię, że miałem...